troszeczkę dzisiaj wyglądaliśmy tak jak ta pora, 12:30 w niedzielę, kiedy ludzie zasiadają zaraz do kawy i do ciastka, tak my dzisiaj wyglądaliśmy troszeczkę na boisku. I musimy wyciągnąć wnioski, bo nie ma co ukrywać, że kolejny raz gram 12:30 i ten mecz nam nie idzie po nasze myśli. I to trzeba sobie jasno powiedzieć w szatni przed meczem, że mimo wszystko, mimo pory, mimo tego wszystkiego trzeba po prostu dać zawsze z siebie na boisku 100%. Wydaje mi się, że wszyscy daliśmy, no ale niestety dzisiaj to było za mało. No byliśmy przygotowani na to wszystko, jakby wskazówki zostały nam przekazane. No możemy mieć tylko pretensje do siebie, taka jest prawda. No to jest nasz przywilej, że mamy za 3 dni, że tak powiem, możliwość poprawienia się i pokazania kibicom, że idziemy dalej dobrą drogą. Oczywiście, no wiadomo, no troszeczkę, że tak powiem, to ostatnie pół roku z moim zdrowiem niekoniecznie było tak, jakbym sobie tego życzył. Brakuje mi gdzieś tam grania i rytmu meczowego, ale mam nadzieję, że gdzieś tam z biegiem czasu to wszystko przyjdzie. Mówię, nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję, że tylko teraz będzie lepiej.